Zakończenie II wojny światowej spowodowało głębokie zmiany polityczne i społeczne w krajach Europy Zachodniej. Zwycięskie państwa alianckie narzuciły system demokratyczny społeczeństwu niemieckiemu. Zwieńczeniem tych działań było powstanie w 1949 roku Republiki Federalnej Niemiec, która konsekwentnie, idąc drogą demokracji, realizowała proces integracji z państwami Europy Zachodniej oraz NATO. Proces demokratyzacji objął również Włochy. Abdykował król Wiktor Emanuel III, a w 1946 roku Włosi opowiedzieli się w referendum za przekształceniem państwa w republikę. W niektórych państwach południowej Europy, takich jak Hiszpania, Portugalia czy Grecja, nadal funkcjonowały rządy dyktatorskie, jednak z biegiem czasu wszystkie te państwa również uległy procesowi demokratyzacji. Równocześnie w państwach tradycyjnie demokratycznych rozpoczął się proces umacniania tego systemu władzy poprzez rozbudowę i wzrost znaczenia instytucji obywatelskich. Do połowy lat 70. zarówno Europa, jak i cały świat zachodni cieszył się nieustającym wzrostem gospodarczym, co w prosty sposób przełożyło się na wzrost warunków życia obywateli, a w związku z tym znacznie zwiększyło dysproporcje pomiędzy państwami komunistycznymi a demokratycznymi. Sprzyjało to utwierdzeniu się w przekonaniu o przewadze demokracji nad komunizmem. Przykładem tego stanu rzeczy stał się tak zwany niemiecki cud gospodarczy, który spowodował, że już w latach 50. XX wieku RFN stało się liderem gospodarczym całej zachodniej Europy. Oczywiście odmiennie sytuacja wyglądała w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie nie było mowy o procesie demokratyzacji, a cała władza znajdowała się w rękach partii komunistycznych. II wojna światowa i zniszczenia, jakie w efekcie powstały, spowodowały ewolucję myślenia o Europie jako całości. Zaczęły się pojawiać tendencje integracyjne, związane zarówno z zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego, jak i łączeniem sił w celu odbudowy państw po powojennych zniszczeniach. W 1947 roku został ogłoszony Plan Marszala, który zakładał wsparcie Stanów Zjednoczonych dla zniszczonej Europy w postaci surowców, kredytów czy żywności. Pomoc zaproponowano również krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jednak te, obawiając się amerykańskiej dominacji gospodarczej, uczestnictwo w planie Marszala odrzuciły. Za jeden z etapów integracji uznaje się powstanie Beneluxu. Belgia, Holandia i Luksemburg w momencie ich wyzwalania przez aliantów zachodnich podjęły decyzję o współpracy w procesie odbudowy ze zniszczeń wojennych i likwidacji klęski głodu. Jednym z efektów tej współpracy była likwidacja w 1947 roku barier celnych, co ułatwiło przepływ towarów i usług pomiędzy tymi krajami. Zwolennikiem europejskiej integracji była również Francja. Kraj ten, osłabiony po II wojnie ekonomicznie, obawiał się odbudowy potęgi gospodarczej i militarnej Niemiec. Dlatego pojawiła się koncepcja ścisłej współpracy ekonomicznej tych dwóch krajów, która miała spowodować, że kolejny konflikt zbrojny byłby dla obu tych państw zupełnie nieopłacalny. Idea ta stała się podstawą deklaracji ogłoszonej w 1950 roku przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, która nazwana została też planem Schumana. Koncepcja ta spotkała się z ciepłym przyjęciem przez elity niemieckie. Podobne poglądy głosił m.in. kanclerz RFN Konrad Adenauer. Idea ogólnej integracji europejskiej była też bliska premierowi Włoch Alcide de Gaspariemu. Plan Schumana zakładał wspólną koordynację rozwoju przemysłu ciężkiego i wydobywczego pomiędzy Francją i RFN, ale równocześnie zakładał rozszerzenie tej współpracy na pozostałe kraje zachodniej Europy. Plan ten szybko zyskał poparcie w innych krajach i w efekcie tego w 1951 roku sześć krajów zachodniej Europy, czyli Francja, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy, zawarły w Paryżu traktat, na mocy którego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Współpraca szybko wykroczyła poza przemysł ciężki. W 1957 roku w Rzymie zawarto traktat, na mocy którego powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Zapowiedziano utworzenie wspólnego rynku, ujednolicenie polityki gospodarczej oraz stopniowe znoszenie ceł. Ostatecznie Unia Celna weszła w życie w 1968 roku i przyczyniła się do szybkiego wzrostu obrotów handlowych pomiędzy członkami EWG. Początkowo Brytyjczycy byli sceptyczni względem idei integracji europejskiej, jednak z biegiem czasu, widząc sukces tej inicjatywy, podjęli decyzję o wstąpieniu do niej. Spotkała się ona początkowo z ostrym sprzeciwem ze strony Francji, i dopiero po 10 latach starań Wielka Brytania, wspólnie z Irlandią oraz Danią w 1973 roku przystąpiła do europejskiej wspólnoty. Równocześnie postępował proces dalszej integracji europejskiej. W 1981 roku przyjęto do EWG Grecję, a w 1986 Hiszpanię i Portugalię. Zwieńczeniem procesu integracji było podpisanie w lutym 1992 roku traktatów w Maastricht, na mocy których powołano Unię Europejską. Zaczęła ona funkcjonować od 1993 roku, a nowy traktat stał się podstawą do ścisłej współpracy w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat umożliwił również wprowadzenie wspólnej waluty, czyli euro. Od 1995 roku zaczęto wcielać w życie układ z Schengen, który znosił kontrolę na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej.